Niektórzy rodzice nie grzeszą inteligencją. Niektórzy potrafią skrzywdzić swoje dziecko już w momencie praktycznie narodzin, nadając mu imię pochodzące z komiksu, tak jak w przypadku chłopaka o imieniu Superman, albo imię ich ulubionej przekąski, tak jak Nutella. W dzisiejszym odcinku 10 najdziwniejszych imion i nazwisk. Jeden. Vader. Był pewien rodzic w Polsce, który chciał nazwać swoje dziecko, ale na szczęście na drugie imię, przydomkiem Lorda Sithów. Odpowiedziano mu, że w języku polskim nie stosuje się litery V, to też pociecha musiałaby się nazywać Vader przez W. Tak czy tak, zgoda na takie imię została udzielona, niemniej rodzic musiał wziąć pod rozwagę to, że takie imię może obciążyć w przyszłości dziecko poprzez hobby rodziców. Miejmy nadzieję, że dziecko, jeżeli tak zostało nazwane, nie ma astmy. 2. Aragorn. Tak, są tacy, którzy nazwali dziecko imieniem Króla Gondoru i wiernego członka Drużyny Pierścienia. O ile na świecie istnieje kilka tysięcy osób o takim wdzięcznym imieniu, w Polsce próbowano przeforsować również takie imię. Niemniej jednak jeden z urzędników zauważył, że jest ono infantylne i może być uznane za ośmieszające ze względu na próbę połączenia świata fantastyki z realnym życiem. Poza tym jakby to w ogóle brzmiało? Aragorn Nowak, Aragorn Kowalski, wytyfy. 3. Castiel. Pewni rodzice zechcieli nadać swojemu dziecku imię anioła czwartkowego, Castiela. Tak, był taki anioł. Pech chciał, że urzędnikiem był chłopak, który zauważył, że rodzice chcą przeforsować imię dziecka pochodzące od imienia postaci z serialu Supernatural. Niby imię może wydawać się zabawne, ale po kilku latach może się znudzić, a z biegiem czasu może nawet ośmieszać dziecko. Zresztą było tyle imion aniołów do wyboru. Gabriel, Michał, Rafał, nawet Lucyfer byłby lepszy. 4. Kanibal. Chociaż imię Hannibal powinno nam się kojarzyć z pewnym imieniem kartagońskiego wodza, to według opiniującego w dzisiejszych czasach przypominać nam bardziej będzie raczej o doktorze, który wielbił się w ludzkim mięsie. Aby uniknąć nieprzyjemności dla dziecka, urzędnicy zasugerowali wybór innego imienia, niemniej jednak imię nie zostało zakazane. Rodzice zrozumieli i nie dali chłopakowi na imię Hannibal, prawdopodobnie po to, by chłopak w przyszłości nie chciał zjeść kolegów za to, że się z niego naśmiewają. 5. Rycerz Jedi. Oglądaliście Gwiezdne Wojny? Kto by nie chciał być rycerzem Jedi? Sprawa ma się inaczej, jeżeli chodzi o noszenie takiego imienia. Dla fana filmów z uniwersum George'a Lucasa może i takie imię to powód do dumy i coś wspaniałego, jednak znając realia, w szkole dzieciaki mieliby niezły ubaw z chłopaka. 6. Batman bin Superman. Nadawanie dziecku imienia popularnej postaci jest dosyć powszechne. Wystarczy pomyśleć o tym, ile Daenerys urodziło się w ciągu ostatnich lat, ale czasami nadawanie imion wymyka się spod kontroli. Zapytaj Batmana bin Supermana, którego zabawne nazwisko stało się popularne po jego aresztowaniu. Chociaż według rodziców ten chłopiec urodził się po to, by chronić świat. Mam nadzieję, że robota mu dobrze idzie. 7. Jurassic Park. O ile nadawanie dzieciom imion popularnych postaci jest zazwyczaj głupie i niepotrzebne, to co powiecie o nadaniu dziecku nazwy od parku jurajskiego, imienia Jurassic? O co chodzi? Jurassic Park to film zrealizowany na podstawie książki o sklonowanych dinozaurach. Imię dziecko jednak dostało, ale uwaga, nie przeszkodziło mu w zrobieniu kariery. Jest on szychą w firmie, także może i nie było to głupie rozwiązanie ze strony jego rodziców. 8. Maryśka Pepsi Jackson. Jackson może i ma śmieszne imię, ale dobrze go wykorzystała. Tak, jest to kobieta. Jej praca doktorska dotyczyła nietypowych nazwisk, a bycie doktorem nauk w Ameryce to nie byle co. Jej mama musiała to przewidzieć, ponieważ zawsze powtarzała córce: twoje imię sprawi, że zwiedzisz cały świat. 9. Filet Mignon. Mignon to nazwisko, a Filet to imię. Trudno mi w ogóle jakkolwiek to komentować. Gdybym sam posiadał takie imię, zostałbym chyba wegetarianinem. 10. Nutella. W jednym z odcinków na moim kanale o absurdalnych imionach dla dzieci, które są zakazane, informowałem, że francuska para chciała nazwać swoją córkę imieniem Nutella. W urzędzie imię to zostało jednak zakazane, a to dziecko dostało skrócone imię Ella. Imię Nutella nie wszędzie jednak ma bana. W samym 2018 roku 15 tysięcy dzieci na całym świecie dostało właśnie tak na imię – Nutella. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli wy ten odcinek polubiliście i w ogóle zszokował was chociaż trochę, dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, dajcie dzwoneczek, dajcie obserwacje na Instagramie, wbijcie do grupy, w ogóle bądźcie wszędzie. Tak czy tak, do usłyszenia. Cześć!